serdecznie witam. Posłuchajmy dzisiaj Bożego Słowa, które zapisane jest w Psalmie 121 i w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, wierszu 23. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. A apostoł Paweł pisze: sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, mówi psalmista. Co daje nam w życiu poczucie bezpieczeństwa? Powiecie, dom, cztery ściany naszego bezpiecznego gniazdka, w którym czujemy się dobrze, w którym po dniu pracy możemy usiąść w fotelu, żeby odpocząć, odsapnąć. Miejsce, w którym jesteśmy otoczeni kochającymi nas ludźmi, którzy zawsze są, którzy są przy nas, blisko nas. Co jeszcze daje poczucie bezpieczeństwa? Praca, którą wykonujemy. Tam jesteśmy otoczeni także ludźmi, z którymi współpracujemy, z którymi dobrze nam się na co dzień współpracuje. Ta praca daje nam satysfakcję, ale także daje nam pieniądze, które kumulujemy na naszym koncie. Na wszelki wypadek, na jakieś trudne momenty mamy zaoszczędzone pieniądze, a poza tym mamy tam zaoszczędzone pieniądze na wakacje, mamy zaoszczędzone pieniądze na to, żeby coś sobie zafundować, żeby coś w życiu sobie kupić. To wszystko daje nam poczucie bezpieczeństwa. Żyjemy w bezpiecznym kraju, możemy bezpiecznie planować naszą przyszłość. I to wszystko byłoby prawdą, gdyby nie ostatnie pół roku, ostatnie miesiące, które tak naprawdę nasze poczucie bezpieczeństwa postawiły do góry nogami. A raczej kazały nam się zastanowić nad tym, co tak naprawdę daje poczucie bezpieczeństwa nam w życiu. Praca, dom, ludzie, pieniądze, otwarte granice, może jeszcze coś innego. I nagle wszystko okazuje się być wątpliwym źródłem poczucia bezpieczeństwa. Pan Bóg mówi dzisiaj do nas: Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Wspaniała obietnica. Cokolwiek w naszym życiu będzie się działo, cokolwiek będzie się chwiało, cokolwiek stanie się wątpliwe, jedna rzecz jest niezachwiana, jedno jest niewątpliwe. Boża miłość, Boża łaska i Boża troska. Bóg obiecuje nam być naszym strażnikiem. Obiecuje nam być gwarantem naszego poczucia bezpieczeństwa, gwarantem naszego życia. I tego nam życzę, żebyśmy tej Bożej gwarancji się uchwycili i abyśmy czuli się zawsze bezpiecznie, bo mamy nad sobą Bożą dłoń. Mamy wokół siebie Boże dłonie. Mamy Boga, który jest silny i mocny. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś stróżem, że jesteś tym, który daje nam poczucie bezpieczeństwa. Prosimy Cię, niech Twoja dłoń otacza nas stale. Niech nigdy nie daje nam poczucia tego, że jesteśmy sami. Prosimy Cię, Panie, w szczególny sposób o wszystkie osoby samotne, o wszystkich tych, którzy przeżywają jakiekolwiek życiowe rozterki. Stróżuj, Panie, bądź blisko nas. Amen. Błogosławionej niedzieli i każdego dnia. Niech was Bóg strzeże. Amen.